W Warszawie jest pielgrzymka metropolitalna na Jasną Górę, studencka, wiecie, że jak pielgrzymka wchodzi do wsi, to się wieś zamyka. Tu posterunek, tu posterunek, żeby samochody nie jeździły, bo ludzie chodzą po drodze i łatwo jest o jakiś wypadek. Więc tu posterunek, tu posterunek, oczywiście miejscowi tylko mogą wjechać, bo to jest ich, ich wioska. I biskup Zawitkowski jedzie o 5 rano na msze dla pielgrzymów. Podjeżdża pod wieś, a dziewczyna stoi na posterunku, mówi stop, dalej nie, nie, nie wpuszczę. Kierowca się wychyla, mówi, dziewczynko, wiozę księdza biskupa nam mszę świętą. Nie było rozkazu. Biskup się wychyla. Nie poznajesz mnie? Jestem biskupem, no jadę tutaj na mszę. Zaraz zobaczę, czy mogę księdza biskupa wpuścić. Zadzwoniła dyrektor pielgrzymki, mówi, Jezu, wpuszczaj biskupa szybko. Więc ona go wpuściła, mszę się odprawiła, a biskup na koniec przy świętej mówi, tu jest dziewczyna, która mnie dzisiaj nie wpuściła, nie chciała wpuścić na teren pielgrzymki. Proszę, żeby wstała. Cisza się zrobiła. Pięć tysięcy ludzi. Wstaje dziewczę, a biskup mówi ja bym ją zrobił. Patrzcie na nią. Ja bym ją zrobił. Ja bym ją zrobił. Ministrem spraw wewnętrznych. Ona by od własnego ojca łapówki nie przyjęła. Ona by własnego brata do więzienia wsadziła, gdyby to było trzeba. Jest krystalicznie uczciwa odważna. Pięć tysięcy ludzi. Brawo! To jest to, widzicie? Zaryzykowała, zaryzykowała. I nie siedziała w domu i nie mówiła, jakie mam kiepskie życie, zostanę singlem na zawsze i robiła na drutach kolejne metr metrówki swoich rękawów w tym, w, tym, w tym swetrze. Pan Bóg zwycięża przez. Ma nie nadajesz się, to znaczy, że się nadajesz. Jak ktoś jest taki stuprocentowy kleryk, że przychodzi do seminarium i on już tu przeprawie umie odprawiać i prawie umie spowiadać to często taki kleryk pół roku pobędzie i trzeba go pożegnać. A jak ktoś przyjdzie, Jan Wianej, no, no nie wyleciał z seminarium, takie miał oceny, a potem został patronem proboszczów, jako wzór dla duszpasterzy. Była, była, w Warszawie już zmarła pani Wanda Ososka. Ona była w 83, czy 7 roku, chyba 7, nam mszy z papieżem w, w Lublinie. Jako przedstawicielka Środowisk tych obozów koncentracyjnych niosła w procesji z darami jakieś dary, już nie pamiętam co, w pasiaku. I papież zamienił z nimi, to było parę osób, zamienił z nimi kilka słów i mówi, kim pan jest? Nazywam się Wanda Soska. A kim pan jest? Byłam w obozach koncentracyjnych, sowieckich i niemieckich. Walczyłam w AK. Papież mówi, pani Wanda, trzeba to głosić, trzeba to mówić. A ona żołnierz AK? Tak jest, Ojcze Święty. 70 lat ma kobieta i zaczyna jeździć po Polsce, po seminariach i opowiadać o swoich wojennych przeżyciach. Ja ją znałem. Idę ulicą w wielkim poście, słońce świeci, pani Wanda idzie. Ona taka malutka, przygarbiona, pochylona, ja taki wielki. Panie Wandziu, co pani robi? Prowadzę rekolekcję. O! A gdzie pani prowadzi rekolekcję? W zasadniczej budowlanej. Na dźwięk tej placówki edukacyjnej zrobiło mi się gorąco, bo mnie by żaden proboszcz nie namówił na zasadniczą budowlaną. I co im pani mówi na tych rekolekcjach w zasadniczej budowlanej? O Bogu, Polsce i patriotyzmie. Ja wie, o patriotyzmie, ona, aha, w zasadniczej budowlanej, aha. I co słuchają panią? Wie ksiądz, chyba słuchają, bo dzisiaj na przerwie byłam w pokoju nauczycielskim i dyrektorka mówi pani Wando, jacyś uczniowie do pani. Wyszłam przed pokoju nauczycielski, stoi takich trzech i mówi: Pani Wandziu, jakby teraz wojna wybuchła, dalibyśmy radę? Ona mówi: chłopcy, kochani, wy się za Polskę chcecie bić. No tak, żeśmy teoretycznie rozważali. Ja mówię, Panie Wandziu, o czym im pani mówiła? O walkach ulicznych, to słuchali. O walkach ulicznych, to słuchali. Ja jestem jak starsza babcia, z całym szacunkiem, pani Wando, jesteś już w niebie. Do zasadniczej budowlance, mówi o patriotyzmie, a oni chcą się bić za ojczyznę, to dlaczego ty i ja mamy nie osiągnąć tego samego? Tylko, że trzeba być odważnym. Ja powiedziałem tu o wojnie z szatanem. Oczywiście nigdy na wojnę z szatanem nie idźcie sami, tylko z aniołami, z Bogiem. Wiecie, czego się szatan boi: i Maryi, Eucharystii. i Maryi, Eucharystii. Tych dwóch rzeczy się boi: rzeczy, to nie rzecz. Maria, to jest osoba, Eucharystia też. Kiedyś był wywiad z naszym egzorcystą diecezjalnym księdzem Andrzejem i redaktor pyta, księż Andrzeju, jak ksiądz wyrzuca złego ducha, czy ksiądz się boi? A on mówi, ja się boję? Ja widzę, jak on się boi. Ja widzę, jak on się boi.